Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie na Nów Księżyca w Rybach, który będzie 20 lutego na niebie. I moi drodzy, Nów w Rybach będzie energią, z którą rozpoczniemy oczywiście marzec. Jest to znak żywiołu wody, on przynosi oczyszczenie, skłania nas do zadumy nad dotychczasową duchową wędrówką. Księżyc w Nowiu w Rybach da nam więc okazję do uwolnienia przeszłości oraz przygotowania się na nadchodzący nowy rok astrologiczny. Także kochani, jest to bardzo ważny Nów w Rybach i ja myślę, że trzeba będzie się na niego bardzo mocno przygotować. On jest bardzo mistyczny, wiadomo, tak jak ryby, także kochani, tutaj oczywiście zachęcam do wzięcia udziału w rytuałach, które wykonuję tej nocy. Rytuały oczyszczające, przyciągamy miłość, przyciągamy finanse, przyciągamy nową osobę do Waszego życia, bądź też poprawiamy obecną relację. Także jak zawsze liczba miejsc ograniczona z racji tego, że właśnie tym nowiem w rybach rozpoczynamy marzec, nowy rok astrologiczny. Mam tutaj więcej miejsc przygotowanych, poświęcę na rytuały całą noc, także kochani zapraszam do zapisywania, adres mailowy znajdziecie w opisie pod filmem. Także kochani, jak wiecie, również wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie, również zapraszam do kontaktu mailowego. I kochani, pamiętajcie również, że czytanie to będzie ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dobrze, kochani, zaczynamy czytanie na Nów Księżyca w Rybach. Każdy znak po kolei. Zaczniemy, kochani, od rybek. Zaczniemy od rybek, ponieważ jest to Nów w Rybach. Co idzie do rybek? Co zmierza w kierunku kochanych naszych rybek? Co tu się chciało pokazać? Tyle aż kart. Moje drogie rybki, powiem tak, jeżeli jesteście uwikłane w jakiś trójkąt miłosny, bo tu mi się bardzo mocno pokazuje sytuacja, w której jesteście z kimś, kto jest zajęty. Ktoś, kto może być czyimś mężem, ojcem, żoną. Tu są ewidentnie trójkąty, tu była dosyć patowa sytuacja. Natomiast, kochani, wy z tego trójkąta powoli wychodzicie. Jeżeli na przykład są tutaj ryby, które rozstały się z kimś, nie było kontaktu, był taki dosyć patowy okres w Waszym życiu, gdzie już po prostu no, nie wiedzieliście, co ze sobą zrobić, być może na kogoś czekaliście, być może po prostu ktoś Was tutaj trzymał w napięciu, w niepewności, powiem tak, zamknijcie ten etap życia za sobą. Idźcie przed siebie, kochane rybki. Nie czekajcie na kogoś, kto dużo Wam obiecywał, kto gdzieś tam okłamywał Was, że wyjdzie ze związku, a nie wychodził. Albo na przykład, jeżeli ktoś Wam powiedział, że no nie chce z Wami być, nie chce kontaktu, bądź też nagle zniknął, zamknijcie to. Nie bawcie się w trójkąty miłosne, bo ja widzę, że Wy już dłuższy czas po prostu cierpicie z powodu jakiejś osoby, która nie była w stosunku do Was w porządku. To jest bardzo mocno pokazane. Tu jest ktoś, kto jest zajęty. Rybki, Wy potrzebujecie spokoju, Wy potrzebujecie takiej harmonii, Wy potrzebujecie pokochać siebie, uwierzyć w siebie, docenić siebie. Nie bądźcie zawsze dla wszystkich. Wy macie serce na dłoni. To jest czas na to, żeby zamknąć przeszłość i ruszyć do przodu. Tutaj przede wszystkim, kochani, nie wszyscy wokół, tylko Wy jesteście teraz najważniejsi. Drogie rybki, zrozumcie to, że nie możecie po prostu zawsze dla wszystkich wszystkiego robić, a Wy zostajecie z ręką w nocniku. Absolutnie. Teraz jest czas na to, żeby się uwolnić od przeszłości, od tego, co Was trzymało gdzieś tam z tyłu, nie pozwalało Wam oddychać, nie pozwalało Wam funkcjonować. Zbliża się wiosna, zbliża się naprawdę piękny okres w życiu i warto pomyśleć o sobie, zadbać o siebie, ruszyć z nową, czystą energią. Zobaczcie, macie umiarkowanie. To jest nowa, pozytywna energia do działania. Przyjmijcie tę energię i ruszcie do przodu, naprawdę, nie oglądajcie się za siebie, nie czekajcie na kogoś, kto sprowadza Was na manowce, tak? Kto obiecuje Wam gruszki na wierzbie, nie trzymajcie się energii z przeszłości. Jeżeli ktoś był w związku, no to jest w tym związku, tak? Ktoś obiecał, że się rozwiedzie, no nie rozwodzi się, kochani, no tu jest jakaś trudna, patowa sytuacja w tle,
gdzie absolutnie nie warto dla tej osoby poświęcać swojego życia, nie warto czekać na tę osobę. Widzę też tutaj rybki, które są w trójkątach miłosnych. Być może się z kimś spotykacie, być może ktoś jeszcze się pojawi z przeszłości w waszym życiu. Wy możecie mieć w najbliższym czasie wybór pomiędzy dwiema osobami, bo ja tu mam energię rybek, które są pewne siebie, które w ogóle mają powodzenie u płci przeciwnej i w najbliższym czasie może być tak, że to wy będziecie wybierać po prostu pomiędzy dwiema osobami. Ktoś tutaj do was przychodzi z jakąś ofertą, z propozycją wejścia w relację, ale wy, kochane rybki, po prostu tutaj, no nie dacie się już oszukać. Nie pozwolicie sobie na to, żeby ktoś z przeszłości bawił się waszymi emocjami, waszymi uczuciami. Mam wrażenie, że pojawia się ktoś zupełnie nowy w waszym życiu i wy w to wchodzicie. Tu jest bardzo ognista energia, tu może być baran, lew bądź strzelec. Natomiast osoba, która was poraniła, to może być osoba z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. To może być ktoś w ogóle z przeszłości, tak? Znakami zodiaku wiadomo, nie ma co się sugerować, ale ja widzę, że tu bez sensu w ogóle jest takie kurczowe trzymanie się tej przeszłości, osoby z przeszłości. Nie trzymajcie się tego. Dajcie sobie przestrzeń, dajcie sobie trochę czasu dla siebie i w ogóle pomyślcie rybki o sobie. O sobie, zamknijcie przeszłość, idźcie do przodu z nową energią, bo czeka was coś zupełnie lepszego. Wy jesteście w karcie cesarza, wy tu rządzicie, wy się odradzacie. Wy teraz macie taką świadomość tego, że jesteście najważniejsze rybki. Wyjmę dla was kartę wyroczni jeszcze na ten czas. Rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy. No i cudownie, cudownie. Pojawia się nowa miłość w życiu rybek. Zupełnie nowa miłość, nowa osoba. Nie dajcie się nikomu, kochane rybki, oszukać więcej. Absolutnie. Zapomnijcie o przeszłości, ruszajcie do przodu, bo tutaj czeka na was ktoś zupełnie nowy. Wy będziecie w ogóle rybki rozchwytywane teraz początkiem wiosny, także no, życzę wam tej miłości. Następny znak to rak. Zobaczmy raki. Kurczę, raki, no u was to już po prostu z grubej rury. Wy to już po prostu idziecie do przodu, także hej. Powiem tak, kończy się cykl jakiś w waszym życiu, bardzo mocny cykl. Zatacza się koło, koniec trudnego etapu, koniec negatywnych myśli. Wy tu tkwiliście dosyć długo w depresji, w takiej depresyjnej, negatywnej energii, która was trzymała, nie pozwalała wam ruszać do przodu. Ta energia odchodzi do przeszłości, kochani. Tu macie drzewo życia, czyli po prostu coś się kończy, coś zaczyna. I wy zamykacie przeszłość wraz z nowiem w rybach, zamykacie to, co wam nie służyło. Zamykacie całkowicie albo relacje z przeszłości, która was dusiła, która was trzymała, nie pozwalała wam się ruszyć. Ja mam wrażenie, że tu jest przy was jakaś osoba, która was trzyma, która jest dla was bardzo toksyczna. Wy dosyć długo uwalnialiście się od osoby, która jest toksyczna, z którą byliście w jakimś stałym związku. Bo tu mamy stały związek, tu mamy stałe partnerstwo, być może są dzieci, być może jesteście na etapie rozwodu, jakiegoś rozstania. Być może był zaplanowany rozwód, ale nie doszło do niego, tak? Może ta osoba gdzieś, nie wiem, kręciła, ściemniała, że się zmieni, że wszystko będzie dobrze. Nie, kochani, nie zmieni się. Ta osoba się nie zmieni, bo ta osoba jest z wami z pobudek finansowych. Tej osobie zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć przy was no, finanse dobrze, żeby wszystko było opłacone, tak? Ta osoba może wam teraz kręcić, że was kocha, że chce wrócić. Tu są tylko pieniądze ważne, nic więcej. Jak wy się nie weźmiecie teraz w garść, będziecie z kimś, bo ktoś wam będzie mówił, że się zmieni i wy w to wierzycie, to nie wierzcie w to. Bo kolejny raz pokazujecie, że jesteście po prostu ofiarami, frajerami, że wierzycie w to. Jeżeli ta osoba wiele lat was oszukiwała, to nie zmieni się w ciągu 5 minut, absolutnie. Czasami życie weryfikuje wszystko i 2 razy nam każe wejść do tej samej rzeki, żebyście sprawdzili, czy już zmądrzeliście, czy jeszcze po prostu wierzycie w garbate aniołki. Także tutaj, jeżeli ktoś wam będzie obiecywał gruszki na wierzbie, że wróci, że się zmieni, no to raki, sami sobie zadajcie pytanie, czy warto. Natomiast idzie do was dobry okres finansowy, kochani. Tutaj jakieś nowe zlecenie, może nowa praca. Coś na horyzoncie nowego czeka na was i ja myślę, że warto w to zainwestować. Tutaj wraz z tym nowiem przychodzi do was w ogóle jakieś odrodzenie, przebudzenie. Przychodzi też nowa miłość.
Tak jak te cztery pory roku, zobaczcie, tak? Życie mija. Wiosna, lato, jesień, zima. Tu są też cztery żywioły. Kochani, zaczyna się nowy okres. Pamiętajcie, że ten nów w rybach rozpoczyna nowy tutaj okres astrologiczny. Więc zamykamy przeszłość, zamykamy wszystko to, co nam nie służy i ruszamy do przodu. Z wiarą, nadzieją, że wszystko się poukłada. Zamknijcie to, co Wam nie służy, tak? Odejdźcie od tego, co Wam nie służy. Zobaczcie, co musisz zostawić za sobą. Taki piękny przekaz z kart wyroczni z księżycologii. Co musisz zostawić za sobą, drogi raku? Zastanów się. Nie tkwij w beznadziejnej sytuacji, która nie daje Ci tutaj rozwoju, nie pozwala Ci się rozwijać, nie pozwala Ci ruszać do przodu. Ty w czymś utknąłeś, drogi raku. Nie wiem, bo rodzina, bo dzieci, bo trzeba, bo tak trzeba, bo tak wymaga społeczeństwo. Sri tu titu, nic takiego, kochani, nic z tych rzeczy. Wy macie robić to, co wy uważacie za słuszne, to, co was uszczęśliwia, a nie wszystkich dookoła. Jeżeli zostaniecie w tym bagnie, to tylko na własne życzenie. To tylko wy się w tym będziecie topić, nie inni. Także, drogie raki, tutaj naprawdę jest dużo do przemyślenia i warto zostawić za sobą to, co negatywne, zostawić ludzi negatywnych, osoby, które z wami już nie rezonują, które nie wnoszą nic dobrego do waszego życia. Obudźcie się. Zobaczcie, wszystko przemija. Czy warto tracić życie na osobę, która powoduje w was lęki, obawy, depresję? To jest depresja. To jest depresja. Wy się boicie. Wystarczy zrobić krok do przodu, zamknąć to i ruszyć przed siebie, kochani, i absolutnie nie wracać więcej do tej przeszłości. Nie wracać do osoby, która jest toksyczna. Ja tu przy was widzę jakiegoś naprawdę toksyka, osobę, która jest, no, nie chcę źle się wysławiać, ale tutaj widzę zaburzenia psychiczne. Także ktoś może w ogóle być takim wampirem energetycznym, który, no niestety, tak, wysysa z was waszą pozytywną energię życiową. Jak macie, kochani, ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, bo tutaj raki naprawdę macie mocny przekaz i warto coś z tym zrobić. Zapraszam też na rytuały podczas tego nowiu. Zdejmujemy wszystkie podczepy, oczyszczamy, przyciągamy miłość i finanse. Zodiakalne barany. Co dla baranów na ten nów? No powiem tak, kochani, do was idzie miłość. Tutaj idzie prawdziwa miłość. Tutaj się zbliża ktoś z trygonu wody, ryba, rak, skorpion. Duża szansa na zakochanie się, duża szansa na wejście w fajny związek z przeznaczenia. Ten związek będzie wam odgórnie pisany. To będzie ktoś, z kim będziecie mogli tutaj stworzyć naprawdę przyzwoitą relację, taką na lata. Po jakichś trudach, po jakichś nieprzespanych nocach, tutaj, kochani, przychodzi do was miłość, przychodzi piękny as kielichów. I powiem tak, to będzie osoba, która całkowicie odmieni wasze myślenie, wasze spojrzenie na miłość, na relacje partnerskie. To będzie ktoś, kto pozwoli wam na nowo się zakochać i poczuć, że warto żyć dla kogoś, tak? I z drugą osobą iść ramię w ramię. Tu macie naprawdę piękne energie miłości. Jeśli chodzi o pracę, tu będzie pasja, zaangażowanie w jakiś projekt. Jeżeli jesteście artystami, możecie otrzymać jakieś ciekawe zlecenie, które pozwoli wam się tutaj wybić. Ktoś was bardzo mocno doceni. Tutaj będziecie rozpoznawalni. Tutaj, kochani, naprawdę przychodzą nowe możliwości rozwoju, wena twórcza. Taki artyzm mi się pokazuje w tym przesłaniu. Tu macie naprawdę ładne karty na najbliższy czas. Ja myślę, że ten nów otworzy nowe możliwości przed wami. Będziecie mogli sięgnąć po to, po co do tej pory nie sięgnęliście, bo na przykład, nie wiem, baliście się, że sobie nie poradzicie, albo na przykład myśleliście, że już nic dobrego was nie czeka. Nic z tych rzeczy. Moje drogie baranki, tutaj naprawdę macie nowe możliwości, duża szansa na rozwój osobisty, rozwój zawodowy, ale również przychodzi miłość. Przychodzi spełnienie. Tutaj wam sprzyjał będzie również byk. Do przeszłości odchodzi waga, która mogła was zranić. No i przychodzi, kochani, miłość, ryba, rak bądź skorpion.
ale widzę naprawdę duże, silne uczucie. Komunikacja jest kluczowa. Takie przesłanie dla Was, kochani, z kart księżycologii, kart wyroczni. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały podczas nowiu w rybach. Zapisujcie się czym prędzej. I zobaczmy następny znak, koziorożec. Koziorożce, no u Was to finanse. Finanse bardzo mocno mi się tutaj pokazały na pierwszym planie. Możecie otrzymać fajną posadę, możecie otrzymać awans, ale też widzę dużo wyjazdów, jakieś szkolenia, jakieś kursy. Tutaj przede wszystkim zmieniacie profesję. Część z Was całkowicie zmienia swoje życie. Jeżeli macie firmy bądź planujecie otworzenie własnej działalności, kochani, bardzo dobry czas, bo teraz macie szansę na to, żeby się rozwijać. Przy Was w ogóle są pokazane mocno pieniądze, rzeczy materialne. Tak jakby teraz one się będą Was trzymały. W cokolwiek nie zainwestujecie, to przyniesie Wam dobre zyski na przyszłość. Tutaj możecie faktycznie nawet jakiś rodzinny biznes otworzyć. Ja tutaj widzę spółki, zawiązywanie tych spółek, podpisywanie umów, dokumentów. Tak jakby po dłuższym czasie oczekiwania przychodzi spełnienie marzeń na polu zawodowym, stricte zawodowe, tak? No i finanse właśnie, wszystko co związane z pieniędzmi, z obrotem pieniędzy. Macie duże powodzenie w sprawach materialnych, w tej sferze właśnie materialnej. Tutaj w uczuciach stabilizacja. Niektóre koziorożce mogą na przykład się zaręczyć, mogą brać śluby w najbliższym czasie, ale widzę, kochani, ogólnie spełnienie uczuciowe, stabilizacja, dziecko, ciąża. Tutaj niektóre panie mogą dowiedzieć się o ciąży, bądź też czekacie na rozwiązanie. Wszystko powinno się pomyślnie poukładać. Dla samotnych idzie miłość z przeznaczenia. Odgórnie wam pisana. Tu może się pojawić osoba, która jest z poprzedniego wcielenia. Wy możecie poczuć taką więź duchową z tą osobą. Jakbyście się znali jak łyse konie, tak? Jakbyście już tę osobę skądś znali, mimo że pierwszy raz się na oczy widzicie. To będzie ktoś, kto was zafascynuje, kto wprawi was w osłupienie, gdzie po prostu no, będziecie rozmawiać i poczujecie: wow, ta osoba ma coś niesamowitego w sobie, coś, co mnie przyciąga. Ja czuję, że chcę z tą osobą przebywać, że chcę z nią rozmawiać, tak? Nie wiem, wybrać się na spacer do kina. No, ta osoba mnie po prostu kręci. To będzie ktoś niesamowity w waszym życiu. Przepracuj swoje lęki. To jest przesłanie z kart wyroczni dla Was na ten czas, na czas nowiu. Ja Was, kochani, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas nowiu w rybach. Przyciągamy miłość, finanse, robimy mocne oczyszczanie. Skorpiony. No, skorpiony, u Was kończycie jakiś stary etap, jakiś cykl Waszego życia. Możecie zakończyć jakąś relację. Bardzo mocno mi się pokazuje koniec jakiejś relacji. Być może z rybą, z rakiem, skorpionem. Kończycie jakąś relację. Wy tkwiliście w jakiejś mentalnej klatce. Mogliście mieć problemy z dziećmi. Też mi się problemy z dziećmi pokazują. Duże problemy z dziećmi. Ale wy od czegoś odchodzicie, wy coś zamykacie. Widzę też rozwody, rozstania, separacje, wniesienie sprawy do sądu właśnie o rozwód, o alimenty. Tutaj są dzieci bardzo mocno w tle pokazane. Więc mogą być właśnie sprawy sądowe, sprawy jakieś majątkowe. Wy się skupiacie mocno na sobie, na swojej stabilizacji. Mam wrażenie, że wy w ogóle zamykacie jakąś relację. I chcecie teraz na własną rękę spróbować żyć, nie chcecie być pod dyktando kogoś, bądź po prostu ktoś z wami kończy relację, bo nie chce być pod wasze dyktando, czyli żyć po prostu tak, jak wy mu mówicie, tak? Tylko chce żyć po swojemu. Widzę tutaj dużo rozstań, dużo rozwodów, w ogóle kończenie jakiegoś cyklu w życiu. Tutaj samotne osoby mogą chcieć kogoś poznać. Natomiast wy się też trochę blokujecie na ludzi, bo tak, z jednej strony chcecie wejść w relację, z drugiej się jej obawiacie.
Obawiacie się po prostu zranienia, obawiacie się tego, czy faktycznie warto w coś inwestować, czy znowu ktoś was nie zawiedzie po czasie. Jeżeli są skorpiony, które miały problemy z jakimiś nałogami, wy też to kończycie, tak? Widzę wizyty u psychologów, widzę jakieś leki. Tak jak wy byście chcieli w końcu dać sobie szansę na lepsze życie, tak? Tutaj widzę walkę z nałogami, ale właśnie mówię, tu wam będą lekarze w tym pomagać, może psycholodzy, może psychiatrzy. Widzę wzięcie sprawy w swoje ręce, wzięcie życia w swoje ręce i ruszenie do przodu, natomiast wy o siebie zaczynacie walczyć, skorpiony, bardzo mocno. Skupiacie się na pracy, na zarabianiu, jakaś nowa droga życiowa zostanie przez was tutaj obrana. Zaczynacie nowy rok astrologiczny właśnie z jakąś nową ścieżką. Wy w ogóle od czegoś całkowicie odchodzicie. Niektórzy z was nawet pracę tutaj kończą, bo chcą robić coś na własną rękę, własny biznes chcecie otworzyć. Będziecie mocno działać w tym kierunku. Tutaj są też przeprowadzki, jakieś wyjazdy mocno pokazane. Z karty wyroczni przesłanie dla was, nic z tego nie będzie. No więc, jeżeli tkwicie w jakimś miejscu, które was unieszczęśliwia, albo przy osobie, z którą jesteście nieszczęśliwi, nic z tego nie będzie. To trzeba zamknąć. To trzeba zamknąć raz na zawsze i ruszyć do przodu. Nie można tkwić w czymś, co was wykańcza, co powoduje bezsenność, nieprzespane noce, brak wiary w siebie, kochani. To trzeba zamknąć, od tego trzeba odejść. Zapraszam do czytań prywatnych i na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse podczas nowiu w rybach 20. Zobaczmy wagi. No, wagi, co tam u was? Powiem tak, kończy się jakaś karma, kończy się jakiś cykl. Wy możecie mieć tutaj dwie osoby do wyboru. Dwóch rycerzy się pojawia, kochani, na rumakach. Przykopytkują do was i macie wybór do podjęcia. Tu jest waga, wodnik, panna, byk. Bardzo mocno przy was strzelec jeszcze. Ja widzę jakieś romanse w tle. Widzę właśnie wybory pomiędzy dwiema osobami. Albo wy będziecie wybierać, albo ktoś pomiędzy wami będzie wybierał, a inną osobą. Możecie dowiedzieć się o zdradzie partnera, o tym, że prowadzi podwójne życie. Bardzo mocno się trzeba teraz będzie skupić na sobie, kochane wagi. Wybierzcie to, co jest dobre, to, co z wami rezonuje, to, co wam służy. Odejdźcie od toksyków. Tak jak mówię, rozpoczynamy nowy cykl numerologiczny, astrologiczny. Warto tutaj naprawdę zadbać o siebie, pomyśleć o sobie. Skupcie się, kochani, na sobie, nie na wszystkich dookoła, bo wy to macie serce na dłoni. Tylko podejmijcie słuszną decyzję. Wy jesteście w swojej energii tutaj. Wy będziecie teraz rozważać wszystkie za i przeciw. W co warto zainwestować, a w co nie. Co będzie dla was dobre, a co nie. Mocno będziecie się skupiać teraz na sobie i na tym, czego wy chcecie. Tu w pracy idzie awans, idzie do was podwyżka, idą duże finanse. Jakiś wyjazd, jakaś przeprowadzka, może zmieniacie miejsce zamieszkania. Idą ogromne zmiany do was, kochani. Tu będzie trzeba podjąć szybko decyzję. Osoby samotne mogą poznać dwie osoby do relacji. No i będziecie decydować, kochani, tak? Będziecie chcieli się spotkać z tą czy z tą osobą i będziecie decydować. Ja tu widzę jakieś portale randkowe, pisanie przez internet z innymi osobami i podjęcie decyzji, z kim tutaj wejść w relację, z kim spróbować, w jaką znajomość zainwestować. Karta wyroczni dla was. Nie pozwól, by duma stanęła ci na drodze. Także, kochani, nie pozwólcie na to, by duma stanęła wam na drodze. To warto sobie wziąć do serca. Zapraszam was do czytań prywatnych, na rytuały podczas nowiu 20 i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Lwy. Zobaczmy, co dla osób spod znaku lwa. No, moi drodzy, powiem tak, tu jest jakieś zranienie, tu jest jakaś taka patowa sytuacja. Ktoś was oszukał albo wy kogoś. Energie są zamienne, więc sobie dopasujcie.
Widzę przy Was skorpiona, strzelca, wagę. Ja tu w ogóle widzę osoby w trójkątach miłosnych. No i ktoś tutaj się dowie o tym, że został zdradzony albo że sam zdradził, tak, to wyjdzie na jaw, ta druga osoba się dowie, kochani, tu są trójkąty pokazane, tu jest zranienie i takie zastanawianie się, co dalej. Tu ktoś za czyimiś plecami z kimś pisze, wymienia się wiadomościami, nie wiem, WhatsApp, Messenger, portal randkowy. No ale, kochani, Oliwa zawsze sprawiedliwa, tutaj wszystko wychodzi na wierzch. Ktoś się dowie o czymś. Ktoś tutaj odkryje tę prawdę. Tutaj było zranienie, tutaj było wbicie sztyletu w serce, ale ktoś się dowie o tym. No i już nie będzie tak wesoło. Tu są pokazane rozstania, tu jest pokazane zranione serducho. Ktoś będzie się wyprowadzał, ktoś się będzie pakował, zmieniał miejsce zamieszkania. Tutaj też pokazuje mi się jakaś nowa praca, być może za granicą. Będziecie się mocno zastanawiać, co z tym fantem zrobić, tak? Czy przyjąć tę pracę, czy może jeszcze się wstrzymać, ale pamiętajcie, zaczynamy nowy cykl, więc warto naprawdę wchodzić w to, co nowe, bo widocznie los po prostu ma dla Was nową niespodziankę, tak? Czasami warto po prostu w coś zainwestować, nie bać się zaryzykować. Dużo ognistej energii, ale też dużo energii wody przy Was. Tu są kielichy, tu są jakieś nowe możliwości, jakieś decyzje do podjęcia. Wy się będziecie wahać. Tak naprawdę życie Wam będzie podsuwało jakieś nowe możliwości, ale Wy się troszeczkę będziecie obawiać. Czy to aby na pewno jest dla Was dobre, tak? Czy warto w to wejść, zainwestować? Tu będą niemałe dylematy dla Was w najbliższym czasie. Trochę taki kołowrotek się zrobi. No ale trzeba będzie, kochani, podjąć decyzje takie męskie. Karta wyroczni dla Was. Nie pozwól, by duma stanęła Ci na drodze. I to jest jeszcze lew. Także Wasza energia. No, kochani, z tą dumą to trzeba uważać, bo ona często prowadzi na manowce. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas nowiu 20 i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Co dla wodników? Co dla wodników? No kochani, tu macie bratnią duszę, jakiegoś skorpiona, nie wiem, rybę, raka przy sobie. Tutaj też widzę koziorożca. Wy będziecie w ogóle stawać przed jakąś decyzją, przed jakimś wyborem. Podjęcie decyzji tutaj widzę. Macie bratnią duszę przy sobie, która Was wspiera, która jest przy Was na dobre i na złe. Macie dobrych przyjaciół. Wy jesteście w takiej trochę ognisto-ziemskiej energii. Mocno stawiacie na spełnienie na polu zawodowym. Widzę też podjęcie decyzji pomiędzy dwiema pracami, czy wybrać tę drogę, czy tę ścieżkę kariery, czy tę. Wy będziecie żonglować, będziecie się zastanawiać. Tu jest dużo przemyśleń, dużo analizowania, będziecie w takiej swojej energii myśliciela. Co jest dla mnie lepsze? Ja to muszę rozważyć. Czy przyjąć tę propozycję, czy nie? Do Was przyjdzie jakaś nowa propozycja, idą pieniądze, ale Wy się będziecie zastanawiać, czy to będzie dobre. Czy ta ścieżka kariery jest akurat Wam pisana? Niektórzy z Was dowiedzą się o ciąży, o dziecku, że spodziewacie się potomstwa. To będzie szok. To będzie szok i też taka myśl. Czy aby na pewno, czy ja sobie poradzę. Może to być szokiem dla osób, które nie planowały, które gdzieś tam no nie spodziewały się, tak? I tu nagle taka informacja. Mam przy Was dużo ognia. Tutaj też widzę jakiś romans w pracy. Niektóre wodniki mogą faktycznie przy pracy mieć romans. Ktoś Wam się mocno przygląda. Ktoś Was obserwuje. Ktoś Was obserwuje też w mediach społecznościowych i ma na Was chrapkę. Tutaj też się o tym dowiecie w najbliższym czasie. No, myślę, wodniki, że tutaj będziecie mieć nie lada zagwozdkę, co zrobić. Ktoś się może dowiedzieć o romansie przy pracy, ale też swojego partnera, swojej partnerki. Trzymaj się swojej wizji. Jeżeli masz jakąś wizję, utartą ścieżkę, trzymaj się tego. Ty dobrze wiesz, co masz zrobić. Wy macie świetną intuicję, więc kochani, ona Was poprowadzi.
Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Co dla byków? Byki, byki. Wy się czymś mocno martwicie. Tu widzę jakieś niepowodzenie uczuciowe. Tutaj ktoś kogoś zranił. Rzucacie się w wir pracy, ale przy tej pracy widzę romans. Naprawdę, kochani, ja nie wiem, dużo znaków ma te romanse w pracy, o co tutaj chodzi, też nie wiem. Ale są trójkąty, jest zranienie, ktoś kogoś zranił, ktoś kogoś zawiódł. Tutaj w ogóle widzę jakieś wyczerpanie. Jakieś nowe propozycje, nowe możliwości. Możecie dostać nową ofertę pracy. I będziecie się zastanawiać, czy faktycznie to jest dla Was dobre, czy warto to teraz zmieniać. Czy warto całe życie wywracać do góry nogami. Tu będzie nowa oferta. Wy też rozpaczacie. Być może wspominacie jakąś relację z przeszłości, ze skorpionem na przykład, ze strzelcem. Tu też widzę pannę, wagę przy Was. Tu są jakieś rozstania, tu są jakieś żale do kogoś. Ktoś Was zranił, ktoś tutaj nadszarpnął Waszego zaufania. Ktoś nieczysto zagrał w Waszym kierunku. Czymś się mocno zamartwiacie. Wy za kimś też tęsknicie z przeszłości. Zastanawiacie się, dlaczego ta osoba Was zraniła, dlaczego w ogóle doszło do rozstania. Czy to nie mogło potoczyć się inaczej? Takie rozpamiętywanie przeszłości, no dlatego, że mamy nów w rybach, no ryby są takim znakiem, który bardzo mocno wszystko przeżywa, tak? Ryby są emocjonalne, ryby są uczuciowe, no i u Was widzę taką energię, takiego rozpamiętywania przeszłości, jakichś porażek minionych, wydarzeń. To są jakieś porażki na polu uczuciowym, coś nie wyszło, ktoś Was zranił i Wy to bardzo mocno teraz przeżywacie. No i będziecie to przeżywać w najbliższym czasie, będziecie zastanawiać się, co można byłoby zrobić jeszcze, żeby naprawić daną relację, żeby do kogoś wrócić. No tu będą takie rozkminki. Co zrobić, żeby było dobrze? Natomiast karta wyroczni, rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy. Tu może pojawić się ktoś nowy, albo właśnie ktoś z przeszłości. Być może ktoś będzie chciał naprawiać z Wami relację. Będzie chciał się pogodzić, porozmawiać, tak? Jakiś rozejm tutaj się szykuje na horyzoncie. Wszystko jest, kochani, możliwe. Zapraszam Was do czytań prywatnych i na rytuały podczas tego nowium. Zobaczmy, co u bliźniąt. Bliźnięta, moje drogie bliźnięta. No, powiem tak. Tu, jeżeli było jakieś rozstanie, z kimś się rozstaliście, ktoś odszedł do przeszłości, mamy nowy początek. Tu nie wszystko jest stracone. Pojawia się nowy początek albo nowa osoba w Waszym życiu. Osoba, która wniesie dużo takiej równowagi, dużo miłości, dużo ciepła. Znaki, które ja tutaj mam, to ryba, byk, koziorożec i raczek, kochani. Widzę jakiś nowy początek. Nowe uczucie, być może całkowicie nowa osoba w Waszym życiu, która zmieni Wasze podejście do relacji, Wasze myślenie o uczuciach, tak, o miłości. Ktoś zupełnie nowy się tu pojawia, również nowa praca. Jeżeli byliście znudzeni jakąś pracą, nie podobała Wam się, martwiliście się mocno o finanse, no bo piątka monet często mówi, że się martwimy, czy sobie poradzimy, czy podołamy finansowo pospłacać wszystkie zobowiązania, kredyty, tak? Przychodzi nowa praca. Macie głupca, to jest nowy początek, to jest nowa praca, to jest jakieś nowe zlecenie. Ktoś Wam może zaoferować współpracę i Wy tutaj będziecie chcieli po prostu w to wejść. Zachowajcie w tym wszystkim spokój, tak? Tu są osoby, które kończą jakąś pracę, bo wchodzą w nową, być może z przyjacielem, z kimś z rodziny. Widzę fajną atmosferę w tej nowej pracy, taką równowagę w dawaniu i braniu. Wy się nad czymś mocno skupiacie, właśnie na zarabianiu, na utrzymaniu swojej pozycji w danej firmie. Wy będziecie w najbliższym czasie skupiać się bardzo na finansach. Przyjdzie jakaś propozycja pracy, być może gdzieś dalej, nawet za granicą. Będziecie myśleć o przeprowadzce. O tym, czy warto faktycznie wszystko rzucać i zmieniać dla tej jednej pracy. Tu będzie dużo zastanawiania się,
ale podejmiecie dobrą decyzję, tak czuję. Karta wyroczni dla Was. Nie spiesz się, zrób głęboki wydech. Widzicie, jak pięknie? Nie warto się spieszyć. Czasem warto zrobić głęboki wydech i po prostu zastanowić się, co jest dla mnie dobre, pomedytować, poafirmować. Skupcie się na tym, co Wam daje szczęście i po prostu tą ścieżką podążajcie. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych i oczywiście na rytuały podczas Nowiu w Rybach. Zobaczmy, co u strzelców. No kochani, Wy jesteście zwycięzcami. Przychodzi w ogóle nagroda za Waszą ciężką pracę, za wszystkie trudy, które wkładaliście w pracę, w wykonanie jakiegoś zlecenia. Tutaj była walka z konkurencją, ale jesteście na pozycji wygranej. W ogóle widzę przy Was lwa, widzę przy Was strzelca. Jesteście w ognistej energii, w swojej energii. Walczycie o siebie. Tu przychodzi coś przeznaczeniowego. Coś się kończy, coś zaczyna. Jakiś cykl dobiega końca i otwierają się nowe możliwości, kochani. Drzewo życia. Tu może przyjść dla samotnych miłość z przeznaczenia, osoba z poprzedniego wcielenia, dużo ognistej energii. Tu może być właśnie jakiś lew, jakiś strzelec, baran. Osoba bardzo ognista przy Was, kochani. Do przeszłości odchodzi bliźniak. Osoba spod znaku bliźniąt. Ktoś, kto Was bardzo ranił. Do przeszłości odchodzi depresja, depresyjne myśli, depresyjny stan. Trudne emocje zostawiacie w tyle. Kochani, Wy się otwieracie na miłość, na same cudowności do Was przychodzą. To, co złe, już mija, kochani. Rozpoczyna się nowy cykl Waszego życia uczuciowego i zawodowego. W pracy jesteście zwycięzcami. Jeżeli macie własną działalność bądź planujecie otworzyć, to jest najlepszy czas na rozwój osobisty. Walczcie o siebie, bo jeżeli podejmiecie się walki, wychodzicie jako zwycięzcy, triumfatorzy. Wy tutaj triumfujecie. Życie, kochani, wszystko zweryfikuje w tym czasie. Przychodzi wszystko, co Wam przeznaczone było. W tym momencie się to pojawia w Waszym życiu. I kochani, jesteście zwycięzcami. Pamiętajcie, że macie wsparcie Waszych przewodników duchowych. Oni będą w najbliższym czasie przypominali Wam o tym, że jesteście najważniejsi, że warto pomyśleć o sobie. Tu się całkowicie nowy cykl rozpoczyna Waszego życia. Karta wyroczni. Pomyśl, co musisz zostawić za sobą i zostaw to. Nie trzymaj się kurczowo przeszłości. To już było, to już minęło. Ruszaj przed siebie, zawalcz o siebie, pomyśl o sobie. Tyle, moje drogie strzelce. Zapraszam Was do czytań prywatnych i na rytuały podczas Nowiu w Rybach. Oczyszczamy, przyciągamy miłość i finanse. No i na koniec panny. Panny, moje drogie panny, zobaczmy energię dla Was. No ale macie dużo miłości, drogie panny. Macie trochę podobne karty do rybek. Rybki miały coś podobnego. Rycerz, kopytkuje do Was rycerz na koniu, kochani. Jakaś nowa szansa, nowa możliwość, nowy początek. Macie aż dwa asy, asa mieczy i asa kielichów. A jak wiadomo, to jest miłość, to jest miłość, to jest miłość. Widzę raka i ryby przy Was, kochani, bardzo mocno. Coś przeznaczeniowego, coś, co jest Wam odgórnie pisane. Idzie miłość w Waszym kierunku. I kochani, macie dwie szanse, dwa asy. Tutaj na tym rumaku przykoptkuje rycerzyk. Co prawda rycerz mieczy, on trochę bardziej logicznie myśli, nie tak uczuciowo, ale on czasami coś musi dwa razy przemyśleć, zanim się do Was zbliży. Ja przy Was widzę właśnie albo wodnika, albo bliźnięta, albo rybę, albo raka. Jest jeszcze byczek. Ale byk to może być, nie wiem, ktoś z rodziny, tak? Ja tu widzę jakąś przeszkodę. Może osoba spod znaku byka Wam przeszkodziła wcześniej w jakiejś relacji. Wy się z kimś rozstaliście. Ale kochani, teraz tak jakby przychodzi zadośćuczynienie. Tak jakby po prostu wszystkie krzywdy zostaną tutaj Wam wynagrodzone.
Jeżeli, nie wiem, było jakieś rozstanie, ktoś was skłócił, przez kogoś na przykład się rozstaliście, tak? Ktoś was mógł poblokować, bo tu są duże blokady. Tak jakby przychodzi oczyszczenie, przychodzi w ogóle podczas tego nowiu, rozpoczęcie nowego cyklu uczuciowego. Pogodzenie się. Ktoś może was chcieć przeprosić, ktoś może chcieć waszego wybaczenia. Ktoś będzie chciał oczyszczenia atmosfery, rozpoczęcia jeszcze raz wszystkiego od zera. Także tutaj bardzo emocjonalnie, uczuciowo, no jak na nów w rybach przystało, tak? Ryby są bardzo emocjonalnym, wrażliwym znakiem, bardzo uczuciowym. Miłość stawiają na pierwszym miejscu, wręcz wierzą w tą prawdziwą miłość na całe życie, bujają w obłokach. Ale ryby są mistycznym znakiem, ryby wiedzą, czego chcą. Jeżeli w ogóle jesteście panną w rybach, to już w ogóle gratuluję, kochani, bo dla was rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy. Piękna, prawdziwa, szczera miłość zmierza w waszym kierunku. Zobaczę panny kartę wyroczni jeszcze dla was tutaj. Pewność siebie to twój klucz do sukcesu. Także, kochani, pięknie, uwierzcie w siebie, bo macie tę moc, macie moc sprawczą, możecie wszystko w swoim życiu zmienić, tylko w to uwierzcie. Afirmujcie, przyciągajcie, róbcie rytuały, kochani. Ja was oczywiście zapraszam na rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość. Teraz podczas nowiu 20 lutego w rybach. Bardzo silny nów. Tutaj warto przyciągnąć nową miłość bądź poprawić uczucie w obecnej relacji, tak? Żeby wszystko się po prostu zmieniło na lepsze. Moje drogie panny, wszystkiego dobrego. Zapraszam do czytań prywatnych. Zapraszam po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.